Cześć, Piotr Kostrzewa. Siedzę na tle książek, czyli wypada powiedzieć coś mądrego. Nie no, żarty na bok. Chciałem się podzielić z wami takim krótkim wstępem może do nagrania, które zrobiliśmy wspólnie z Chopin University Big Band, na którego czele mam zaszczyt stać od 2012 roku. Ponieważ sytuacja w tym roku zaskoczyła nas wszystkich, szczególnie artystów, którzy są przyzwyczajeni do tego, żeby nie siedzieć w domu jednak, tylko są dość aktywnymi członkami życia publicznego. Wszystkie koncerty, wszystkie próby nagrania wymagają naprawdę sporego wysiłku, żeby to wszystko przygotować. Także jak zostaliśmy w domu, no to cóż możemy zrobić? Oczywiście tropem całego świata chcieliśmy również nagrać coś od siebie, wypuścić jakieś swoje emocje w postaci utworu. I do tego wzięliśmy, konkretnie ja zaproponowałem utwór, który miał towarzyszyć nam na koncercie, który miał się odbyć w maju, w połowie maja, no i który oczywiście został z wiadomych przyczyn odwołany. Nagranie to jest utwór Revelation, kompozycja Russella Ferrante. Russell Ferrante to jest czołowa postać, lider zespołu Yellow Jackets, z którym od zarania jestem mocno związany. Można powiedzieć, że wyrastałem na tej muzyce między innymi. I kiedyś wpadła mi do ręki ich kolejna płyta, na której jako ostatni numer właśnie był Revelation, ale zagrane w rewelacyjnym składzie, to znaczy Russell Ferrante i jego koledzy z Yellow Jackets, plus do tego grupa Take Six. No był to zupełnie inny utwór niż do tej pory grało Yellow Jackets. Oczywiście on był w szaflowym rytmie, a oni często taki stosowali, ale no harmonia i wszystko było totalnie gospelowe. I ten utwór bardzo mi się spodobał. Zawsze chciałem go kiedyś tam wykonać. I jak zacząłem prowadzić big bandy, bardziej jakby mieć możliwości takie, żeby big band mógł zagrać taki aranż. Zacząłem szukać takiego aranżu. Rzeczywiście mamy taki aranż i postanowiliśmy go nagrać drogą oczywiście online'ową, Made at Home. I zaprosiłem do tego w sumie pół szkoły, pół można powiedzieć Uniwersytetu Muzycznego, bo wzięli w nim udział studenci Wydziału Instrumentalnego w większości. Do tego oczywiście mieliśmy kilku jazzmenów z wydziału, którym mam zaszczyt kierować od roku, czyli Wydziału Jazzu w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, oraz wokaliści z Wydziału Czwartego, to jest wydział wokalny, no ale specjalność tam pojawiła się od jakiegoś czasu, musical, i jako główna postać występuje jako główny wokalista Marcin Wortman, który jest profesorem, nauczycielem na tej specjalności, a jego studenci wystąpili jako chór, jako chórek właściwie, czyli ci gospelowi nasi muzycy. No i czwarty wydział, czyli Michał Bereza, który zajął się uporządkowaniem tego i przeniesieniem na tego aranżu, przeniesieniem na taśmę, jakby się to kiedyś powiedziało, dzisiaj oczywiście w wersji cyfrowej. Także zebrał to i zmiksował i zmasterował. Także cztery wydziały uniwersytetu do tego były zaprzęgnięte. No i mamy nadzieję, że się to wam spodoba. A tak jak mówię, była to niespodzianka dla naszej publiczności, która nie mogła przyjść na koncert, a zawsze nas mocno dopingują na każdym koncercie, także uważałem, że należy im się coś w tym trudnym czasie, kiedy tego koncertu po prostu nie będzie. Natomiast tak już poza protokołem mogę powiedzieć, że była to forma oczywiście dydaktyki, czyli zaliczenia tego przedmiotu, jakim jest Big Band w Uniwersytecie, i tym samym zaliczam wszystkim wykonawcom ze stopniem bardzo dobrym ten semestr letni. Dzięki, pozdrawiam.